takie święto jak dziś i to, że co roku wpisuje się to w naszą tradycję, to najlepsza lekcja właśnie patriotyzmu. A jako patrioci, współczesni Polacy, powinniśmy odnosić się szacunkiem. Jeżeli chodzi o tą szkołę, to Święto Niepodległości odbywa się od lat w tej szkole. Młodzież to bardzo przeżywa z tego względu, że przygotowuje całe przedstawienie, które ma przybliżyć nam radość, jaka jest z tego, że mamy niepodległy kraj. Jesteśmy zadowoleni z tego, że dzieci same chcą to robić. One same widzą o tym święcie i same dochodzą do tego, że jest to coś, co jest nam wszystkim potrzebne, czyli kształtowanie tego patriotyzmu, jaki mamy w tej chwili w naszym mieście, poprzez właśnie edukację dzieci. Przedstawienie będzie opowiadać właśnie jakby o całej historii i jakby stracenia tej niepodległości i odzyskania jej. O niepodległości ogólnie powinno się rozmawiać cały czas. Oni wiedzą dużo, ponieważ bardzo dużo osób lubi historię. I jest spora część osób, które interesują się faktycznie historią kraju, ale jest też kilka osób, które na przykład nie obchodzi ich przeszłość, tylko liczy się dla nich tylko to, co jest teraz. Młodzi ludzie na koniec stwierdzają, że ta przeszłość i ci ludzie, którzy tworzyli naszą Polskę, są potrzebni i należy o nich pamiętać.